Płocku bit bije głośniej, ale ten bit nie bierze się z głośników. To bicie serc ludzi, kochających muzykę. Wszystko kręci się wokół ludzi. W Płocku jest taki vibe, jakiego nie ma nigdzie indziej. Topka polskich raperów, totalny luz, zero spiny, no po prostu kocham tam być. To jest największa publiczność, przed jaką tańczyłam, a tańczę już 20 lat. Goście ze Stanów? Mieszkam w Chicago, co roku przylatuję do Polski na Polish Hip Hop Festival. I nie ma wymówek, nawet jak masz obowiązki. Najfajniejsza dla mnie historia to moment zgrupowania reprezentacji Polski, kiedy musiałem przemycić jednego z moich ziomali piłkarzy. Więc wymyśliliśmy patent, była to kominiarka, którą zakryliśmy mu twarz, ale zapomnieliśmy, że jest cały podzierany. I wyszło tak, że wszyscy go poznali. Tu nie trzeba być gwiazdą, żeby być na scenie. Zabrał mnie do Płocka, kupił bilety, powiedział, że mam załatwić sobie urlop pracy, nic mi nie powiedział, a potem wywołał mnie na scenę. Nastawiałem się od początku, że odpowiedź będzie brzmiała tak. Bo w Płocku hip-hop łączy ludzi i to na lata. W festiwalu co roku przywożę super wspomnienia, a któregoś roku udało mi się też przywieźć Piotrka. Jedni przywożą stąd nowe znajomości, a inni wyróżnienia. Mega festiwal i mega wyróżnienie. Festiwal nie pierwszy i statuetka nie ostatnia. Każdy ma swoją historię. Razem tworzymy najlepszą atmosferę w Polsce na Lech Polish Hip Hop Festival and Music Awards.